Mikołajki to przede wszystkim święto dzieci. W tym okresie warto również pamiętać o tych, dla których największym prezentem nie są drobne podarunki pod poduszką, ale realne wsparcie w walce z często przewlekłą i trudną chorobą, w walce o normalne życie. Z taką inicjatywą co roku wychodzą do mieszkańców Łukowa biegacze-pomagacze z Fundacji Cegiełkowo. Już po raz piąty w miejskim parku lokalni działacze zorganizowali charytatywny bieg mikołajkowy. A wszystko to w towarzystwie mniej lub bardziej prawdziwych świętych Mikołajów, a także wspaniałej atmosfery i radości, jaką nieśli podczas całego wydarzenia mimo iście zimowej pogody. To już piąty bieg mikołajkowy. Czy mi się wydaje, czy impreza ta z roku na rok wygląda coraz lepiej? No, dziwnym trafem, jakimś zbiegiem okoliczności, z roku na rok jest coraz więcej tych Mikołajów. Nie wiem dlaczego, po prostu chyba te wszystkie gorące, ciepłe, łukowskie serca zdecydowały się, że chcą do nas dołączyć i co roku, już po raz piąty, tworzymy wyjątkową mikołajkową atmosferę też o wydźwięku charytatywnym i sportowym, także można bardzo ciepło niedzielę spędzić, do czego też zachęcamy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też spotkamy się w jeszcze większym gronie, chociaż w tym roku frekwencja przed biegiem głównym jest rewelacyjna. Łukowski Park znowu zapełni się Mikołajami. To fantastyczne. Rzeczywiście, tegoroczna frekwencja dopisała. Blisko 200 osób wzięło udział w mikołajkowych biegach, pokazując tym samym, że nawet zimno i śnieg nie jest w stanie ochłodzić ich otwartych serc. Poza biegiem głównym po Parku Miejskim razem z łukowskimi maratończykami również przewidzieliśmy atrakcję dla młodszych uczestników naszej zabawy, czyli bieg krasnali, to jest od 0 do 5 lat, oraz bieg elfów, to jest od 5 do 10 lat. Poza tym przejażdżki z naszym reniferkiem, kiełbaska co łaska, różne ruchowe zabawy oraz konkurs na mikołajową brodę oraz na najlepszą łukowską śnieżynkę. Trzeba tu jednak przypomnieć, że najważniejszym tego dnia nie był ani bieg, ani żadna z przygotowanych atrakcji, a cel, jaki przyświecał tej imprezie. W tym roku Fundacja Cegiełkowo zbierała na leczenie i rehabilitację jednego ze swoich podopiecznych, Kubę Koryckiego. Bieg mikołajkowy to przede wszystkim impreza charytatywna. Na co dzisiaj zbieramy? Dzisiaj zbieramy na podopiecznego Fundacji Cegiełkowo Pasja i Pomoc na Kubę, który zbiega się z nieuleczalną chorobą. Tą zbiórką chcemy pomóc mu przynajmniej trochę znieść trud jego codziennego życia. Dla niego przebiegnięcie 100 metrów jest niewykonalne. Dlatego też my cieszymy się, że możemy tutaj dzisiaj w tym parku pobiec i zarazić jakim może troszeczkę optymizmem, może tym, że należy doceniać to, że możemy sobie przede wszystkim pójść i pobiegać. Swoje wsparcie biegaczom pomagaczom co roku udziela Rzesza Niezawodnych Przyjaciół i Organizacji Społecznych. Wśród nich znalazł się Klub Weteranów SZOS, Towarzystwo Fruwające Muchy i Rowerowy Łuków. Bierzemy udział w charytatywnej imprezie, tutaj w tym biegu. To nasz podstawowy cel, pomagać, a drugi cel pokazać, kim jesteśmy i co robimy. A jesteśmy sędziami piłki nożnej, należymy do Stowarzyszenia Sędziów Piłkarskich Lubelszczyzny, no i chcemy ocieplić, przybliżyć wizerunek sędziego piłki nożnej. Jak ten bieg, ta impreza dzisiejsza wypada na tle poprzedniej? Mamy większą frekwencję i jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy też z rodzinami, także chcemy propagować zdrowy styl życia nie tylko wśród sędziów, ale też wśród naszych rodzin, dzieci. W mikołajkowych biegach najchętniej brali udział najmłodsi zawodnicy, którzy oprócz dobrej zabawy wykazali się przede wszystkim dużą świadomością tego, jak ważne jest dbanie o kondycję fizyczną na co dzień. Co, jaki trening, co trzeba robić? Trzeba na pewno ćwiczyć różne, na przykład przysiady robić, różne ćwiczenia. Trzeba biegać dużo i ćwiczyć. A trudno się biegło? Nie. Okej. Okay. A powiedzcie mi, nie wiem, co czułyście, jak biegłyście? Po prostu jak najszybciej, czy patrzyłyście na inne osoby? Biegliśmy jak najszybciej. Zadowolona jesteś? Tak. Podczas niedzielnego piątego charytatywnego biegu mikołajkowego Fundacji Cegiełkowo udało się zebrać 1113 zł. Wszystkie pieniądze trafią do Kuby Koryckiego i wspomogą jego walkę z chorobą.